Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony nie tata wyjątkowo, tylko ja ponownie. Tak, dzisiaj generalnie ja miałem plan, pamiętać jak opowiadałem na odcinkach, że tworzę nowy deck. Tworzyłem deck na Via, tylko mi brakowało 3 kart, a tata miał skrapy i więcej kart, więc po prostu tata go sobie skraftował. I chcę wam trochę opowiedzieć. Generalnie przeklęty zwój. Dobieramy kartę i wyrzucamy kartę. To jest fajne, jak nie mamy jakiejś niszczarki, nie niszczarki, przepraszam, wziąkarki. Aczkolwiek ja bym osobiście tutaj zalecał zasłonę, kryształową czaszkę w sensie, ale nie mamy, więc no. Zmorzyca jest, no nie muszę mówić, scenariuszem z takim zabezpieczeniem, jakbyśmy nie mieli pochłaniarek. Bo nam wyciąga te karty, wszystkie pochłaniają właściwie poza szczurzycą. Dalej mamy Via, który, no V generalnie to jest śmieszna karta, bo on ma bazowo 7, pochłaniasz go i wchodzi na przykład za 10 do deku i tam się cały czas boostuje o 3. To jest karta, która może nam właściwie wygrać i przegrać całą grę, bo to jest taki mem deck typowy. Mamy Oneiro, no nie muszę mówić, Oneiro nam po prostu wyciąga dwukrotnie kartę, jaką chcemy. Najczęściej to jest jakaś wyciągarka inna. Mamy ich Quaraxasa, nie wiem jak to się czyta, więc przepraszam. Go rzucamy na bliskie starcie i wzywamy sobie Via. I po prostu przeciwnik też wzywa jakąś kartę. To może popsuć mu szyki, jak na przykład najwyższy werbunek robi coś na rozmieszczeniu u przeciwnika. No to nie zadziała na rozmieszczenie, nie? A nam się Via przyda, jak mamy coś do pochłonięcia. Dekret. Dekret wyciąga Via po prostu. Nalgwar, przepraszam. Właściwie to pod koniec się przydaje, jak zostało nam 2 albo na przykład 3 złote karty, to po prostu pod to się Nalgwar przydaje. Matahuri, nie muszę mówić, no bardzo dobra karta. Jeżeli żaden z graczy nie spasował, twoja ręka przeciwnika nie jest pełna, dobieram kartę o najniższym koszcie, to dobierasz o najwyższym. Czyli to jest albo na scenariusz, albo na Via. To właściwie 50-50. Krzyż Alzura. Zagramy najsilniejszą jednostkę ze swojej talii, czyli to również na Via. I to jest w ogóle epic, to jest fajne. Szepczące wzgórze. No gramy po prostu Via, bo Via jest jednostką zemstą. Książę Willem. Też ciekawa karta, bo rzucamy go do przeciwnika i zagrywamy losową złotą kartę ze swojej talii. To jest na ostatnią turę właściwie, na przedostatnią kartę. Bo wtedy jak dobrze wymanewrujemy, zostaje tylko i wyłącznie V. I on go po prostu wyciąga, nie? Barbegazi, on jest o tyle fajny, że dwukrotnie pochłania. Tylko to jest rozkaz, więc on musi przeżyć. Mamy Inkuba, który w razie czego może nam... On jest głównie po to, żeby wyciągnąć nam z śmietnika wyciągarkę. Na przykład oszluzga albo psa. Dalej, właśnie propos psów. Mamy Bargesta. No też bardzo fajny, bo i na rozmieszczeniu pochłania, i na rozkazie raz pochłania. Zarodniki, to są... Czasami ratują, no nie ratują, tylko jeden, mamy jednego w tej talii, on bardzo ratuje momentami, bo resetuje przeciwnika po prostu. Ewentualnie jakbyśmy mieli, nie, bo to siłę resetuje, tu pomyliłem karty. Mglak jest o tyle fajny, że wiadomo, troszeczkę damage nam zadaje. Mamy dalej Archespora, którego rzucamy i go, nie wiem, pochłaniamy naprawdę czymkolwiek, można nawet oszluzgiem. I wzywa znowu siebie, więc to jest tyle fajna karta. Probos oszluzgów. Uważam, że oszluzgi to są bardzo dobre karty, bo one pochłaniają na rozkazie jednostkę w tym rzędzie i odnowienie mają jeden, więc one właściwie jak przeżyją, pochłaniają non-stop. I z tej karty się wyjeżdża, ja wam powiem, z tej karty się wyjeżdża, rzuca się na nią kryształową czaszkę wiedzy, jak się ją ma. I w tym momencie ona ma zasłonę i pochłania cały czas Via i ta jedna karta właściwie głównie pochłania w pierwszej turze. Wołchw. On jest o tyle fajny, że na rozmieszczeniu pochłania, nie pochłania, oczyszcza jednostkę. Czyli jakby ktoś nam na przykład tym nowym, durnym dekiem na trutki nilfgaardzkie zatruł jakąś wysoką kartę, to możemy ją oczyścić. I on się ewentualnie oczyścić z czegoś wroga. Pustynnicę, no mamy, wiadomo. Ona się boostuje za zemsty i przy okazji pochłania jednostkę jednokrotnie. Wiewiórka, złota karta, która po prostu może komuś popsuć szyki, jak na przykład graliśmy na Skellige.
to można zawsze komuś coś wywalić. No i właściwie to tyle z tego deku. Cały dek, zaraz zobaczycie, jak sobie poradził w dwóch meczach. No, mem deck taki, wiadomo, że mem deki nie działają tak, jak działać powinny. Tam raz na 20 meczów się nimi wygrywa, niestety. Ale zawsze śmiesznie, jak się gra. Ale szczerze wam powiem, że jak szukacie czegoś, z czym możecie się naprawdę pośmiać, przy okazji wygodnie tym pograć, a nie się męczyć, to ten deck jest tak najbardziej w porządku. I ja się w tym momencie pożegnam. Mam nadzieję, że wam się podobało i zobaczcie w sumie, jak ten deck się sprawuje w praktyce. Do zobaczenia i cześć! Zrobię, co w mojej mocy. Kociej gracji, a jakże? Zwyciężymy. Dol Platana! Się prosić. Przepraszam, teraz nie mogę. Kedmil and Seed.
głęboko. Wolno, już jesteś martwy. Satysfakcja gwarantowana. Teraz zobaczymy, kto jest słaby. Odejdź, póki możesz.
jaśny wianek, w ręku zielony badylek. Spójrz mi w oczy, złotko. Ach, nie daj się prosić. Strzała w tyłku drzwi. Nic nie do. Wolność. Pragnę wolności. Spójrzcie tylko, dzieciaczki, na tę dzielną mamusię.
broni! On przejdź! Podejmuję wyzwanie! On poświęcił dla ciebie. Jeszcze jeden, to jeden! Żelazem i ogniem! Kończą ci, którzy sprzeciwiają się woli Jarla!
ani kroku wstecz! Teraz mój miecz ściął z siłą za jednym ciosem!